moi drodzy, tak, ten człowiek kciuk to właśnie ja, ale to poświęcenie było tego warte, mam nadzieję, ponieważ dzisiaj jestem gościem u Doroty, Dorota z Flix. Doroto, powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz i co właściwie będziesz robiła? Charakteryzuję, maluję i robię ludziom różne rzeczy w twarz. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota z Flix, a ja witam Was gorąco w trzecim tutorialu projektu Halloween. Jest to seria przede wszystkim dla miłośników charakteryzacji i szalonych makijaży, ale oczywiście dla wszystkich, jesteśmy otwarci. Dzisiejszy film będzie wyjątkowy, ponieważ mam dzisiaj gościa i to nie byle jakiego gościa. Moim gościem będzie Grzegorz Barański, znany Wam zapewne jako Dakan. Myślę, że mogę powiedzieć, że Dakan w internecie ma wiele twarzy, ponieważ tworzy i współtworzy wiele kanałów i formatów. Natomiast dzisiaj to ja zajmę się jego twarzą i będzie ciekawie. Zaraz w magiczny sposób przeniesiemy się do studia Dakana w Warszawie, gdzie nagrywaliśmy ten materiał, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przypomnę, że dzisiaj rozstrzygamy pierwszy tydzień, czyli jakby pierwszą rundę naszego konkursu halloweenowego. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kto wygrał, bądźcie czujni, prawie pod sam koniec ujawnię Wam, jaki jest mój werdykt. Jeszcze tylko pokażę Wam, jakie są moje ulubione odpowiedzi Wasze na moje wczorajsze pytanie. A pytałam Was o to, gdybyście mogli zasnąć i obudzić się w dowolnych czasach, to jakie czasy by to były? Ja chciałabym obudzić się na przykład w 2057, żeby zobaczyć, jak wygląda YouTube i YouTuberzy, jak zmieniły się ich kanały i wygląd. Ja bym bardzo chciała się obudzić w 1996, żeby pojechać na koncert Michaela Jacksona w Polsce. Budzę się w latach 80. Totalnie. I jesteśmy, kochani, z obiecanym gościem. Jak widzicie, przedstawiam Wam mojego gościa Grzegorza, Grzesia, Dakana. Powiedział, że mogę do niego mówić jakkolwiek. Tak, kochani, ja, jak widzicie, podczas tego Halloween nie siedzę tylko w swoim studiu, ale również trochę podróżuję. Dzisiaj jestem w Warszawie z moim znakomitym gościem, którego będę dzisiaj oczywiście oszpecać, bo ja nic innego z moimi gośćmi nie robię, tylko po prostu robię im krzywdę w twarz. Ale jak ładnie. Robię ładnie krzywdę w twarz i tego się trzymajmy. Dzisiaj pójdziemy w stronę może mniej horrorową, ale nadal będzie trochę strasznie, bo będzie to dosyć straszna postać, mianowicie... Czy inspiracją będzie oczywiście Imperator Palpatine, Darth Sidious z Gwiezdnych Wojen, ponieważ ja jestem wielkim fanem sagi Lucasa, także tak uzgodniliśmy, że to będzie postać, która najlepiej będzie do mnie pasowała. Oczywiście to będzie taki troszeczkę grubszy Sidious, ale wciąż myślę, nie, no to będzie po prostu Sidious dostosowany do, wiesz, do innej rzeczy. Taki polski, do... tak. Jaki kraj taki Sidious? Tak, dokładnie. Generalnie mroczny Lord Sith, umówmy się. Ja oczywiście, kochani, nie zapominam o pytaniu do Was i jednocześnie będzie to pytanie do Ciebie. Okay. Uwaga, uwaga, pytanie brzmi: podajcie proszę mi w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona charakteryzacja filmowa wszechczasów. Szybko odpowiedzieć? Nie, spokojnie, to się wytnie to myślenie, wiesz? Mogę od razu powiedzieć bez myślenia. Największe wrażenie na mnie kiedyś zrobiła, nie wiem, czy to będzie teraz tak super szybko z głowy, super najlepsza, ale to będzie chyba Faun z Labiryntu Fauna. O tak, to jest super. I właściwie chyba ten aktor zagrał od razu też tą drugą postać, która ma oczy w tak, dłoniach. I on też zagrał w kształcie wody i w masie innych filmów. Wywiad z nim oglądałem, bardzo fajny, utalentowany aktor. Tak, na pewno jakiś. Tak, jakiś. Tak, ja jestem właściwie od dziecka fanem tego, że w filmach fantastycznych przynajmniej 60% efektów powinny być to prawdziwe rzeczy, tak, a nie komputerowe. Rzeczy, fajnie, kiedy one są modyfikowane, tak jak na przykład był Deadpool, że jego maska była lekko animowana, ale cały strój był prawdziwy i uważam, że to najlepiej. Ale moglibyśmy teraz pogadać o filmach albo coś. A ja Ci powiem, kojarzysz taki film, to znaczy jakby to nie jest to, że to jest może najlepsza charakteryzacja wszechczasów, ale tak bardziej pod względem takich kroków milowych, nie wiem czy na pewno kojarzysz film, Odmienne Stany Świadomości. Tak. Wiadomo, to są inne czasy, inna technika, inna technologia, ale to jak wiele pracy było tam włożone w ten kostium, bo to jakby nie tylko
charakteryzacja twarz, pierwszy raz zrobiona na tak ogromną skalę, cały kostium, który był robiony z odlewu całego ciała aktora, który był jakby animowany też, wiesz, analogowo, czyli tam wszystkie te bąble, które mu powstawały, to był taki rozciągliwy materiał, który pompowywano powietrze, to wszystko było robione bez żadnych efektów specjalnych nałożonych komputerowo, no bo jak wtedy i to robi ogromne wrażenie, chociażby jak się o tym czyta nawet, a jak już się zobaczy, to po tym jak się wie, jak to było zrobione, to jest w ogóle... Dobra, kochani, będzie to trochę takie jakby szycie na bieżąco, ponieważ ja robiłam tą wklejkę na odlewie swojej twarzy i będziemy ją musieli dopasować do tej oto twarzy, ale stwierdziliśmy, że w sumie mamy podobne... Jest bardzo plastyczny, jak papaj, więc... Mi też to mówią, słuchaj, że tak, jestem bardzo plastyczna, tak. Najbardziej jak się dziwią, Boże, jak ty potrafisz pięknie wyglądać. O, jakie ty przystojnie jesteś w tym kostiumie, tak, o, dzięki, tak. Dzięki. Nie, to zwykle nie. Dobra, kochani, no to przechodzimy do malowania. A więc tak, podstawą tej charakteryzacji są wklejki z masy żelatynowej, tak zwane prostetyki, wykonane dokładnie tak samo jak w wielu moich filmach. A jak to robię dokładnie, możecie najwyraźniej zobaczyć w specjalnie dedykowanym temu tematowi filmiku, którym pokazuję, jak wykonałam maskę Grincha. W opisie odsyłam Was do tego wideo. Żeby przykleić taki element, potrzebujemy kleju do skóry. Ja użyłam kleju typu Prozaid. Zawsze nakładam dwie warstwy. Pierwszą nakładam, czekam aż wyschnie. Drugą nakładam i jak tylko zrobi się w większości przezroczysta, mogą zostać tam lekkie, małe, białe plamki, to dobrze przyciskam, dociskam ten prostetyk i się trzyma. Najważniejsze są tutaj brzegi, jeżeli coś odstaje, to trzeba oczywiście jeszcze podkleić, a dodatkowo jeszcze brzegi dobrze jest jakby zamalować tym klejem, żeby się wszystko dobrze trzymało. Teraz możecie zobaczyć, że pudruję jeszcze pozostałości właśnie tego kleju, bo kiedy klej się jeszcze właśnie jest taki lepki, to nie trzyma się na nim dobrze żaden kosmetyk. A teraz przechodzę już do malowania. W tym przypadku używałam głównie tłustych farb, cieni do powiek, a także korektorów, więc myślę, że są to rzeczy takie naprawdę bardzo dostępne. W pierwszej kolejności maluję oczodoły, a także wszystkie te wgłębienia, tak jakby je jeszcze pogłębiam, maluję je na ciemno. Oczodoły natomiast jest to pomieszanie czerni i czerwieni, dodatkowo wszystko utrwalam jeszcze cieniami. A bardzo jasnym kremowym korektorem, takimi ruchami stemplującymi, troszeczkę takim rozczapierzonym pędzelkiem, stempluję właśnie całą twarz, omijając oczywiście, no, nie skupiając się na tych bruzdach, żeby tam za dużo tego produktu nie weszło i żeby właśnie te bruzdy pozostały ciemne. Kiedy ten element jest już gotowy, podkreślam jeszcze te bruzdy i oczywiście przy okazji utrwalam jeszcze ten kremowy produkt cieniami do powiek. Użyłam tutaj głównie czerni i brązów. Na sam koniec jeszcze białą, kremową farbą podkreślam no, te miejsca, które się o to po prostu prosiły, takie jakby rozświetlenie ostateczne. I element, bez którego Mroczny Lord no nie byłby taki mroczny i obrzydliwy, czyli czarne, nadpsute, starcze zęby. W tym celu użyłam farb alkoholowych, które jak najbardziej się do tego nadają i są do tego przeznaczone. Ostatni już krok to opcjonalne oczywiście pomalowanie włosów na taki siwo-biały. Słuchajcie, kochani, w sumie powiem Wam, że wyjątkowo szybko nam poszło. Co profesjonalny model, to profesjonalny model, słuchajcie, tylko patrzcie, jak nieprofesjonalnie ręce nie zrobione. O, fuck. No to nie będziemy pokazywać rąk. Napiszcie koniecznie, jak podobał Wam się efekt finalny i czy ta charakteryzacja również pasuje na Halloween. Moim zdaniem doskonale. Co o, sądzisz? Tak, o tak, wyczuwam potężną, ciemną stronę mocy w tej charakteryzacji. No i tyle, ja Wam ogromnie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was w przyszły weekend, będzie się działo. No i oczywiście wpadajcie na kanał Dekana, tam jest również filmik, który on nakręcił ze swojej perspektywy mojej ofiary. Do zobaczenia i buźka!
No i tak, kochani, ja postaram się oczywiście krótko i zwięźle, bo ten odcinek i tak już jest długi, przedstawić Wam wyniki konkursu. Przypominam, że konkurs dalej trwa aż do ostatniej niedzieli października. Natomiast co tydzień w niedzielę rozdaję jedną nagrodę, no i dzisiaj to nastąpi. Mam do przyznania dzisiaj tylko jedną nagrodę i boli mnie serce, bo naprawdę daliście czadu. Teraz mówię zupełnie szczerze, że nie spodziewałam się, że od razu wypalicie po prostu z tak grubej rury. Pod hashtagiem PechaFreaks umieściliście naprawdę masę świetnych prac, ale ja musiałam wybrać kilka i oto kilka, które chciałam wyróżnić, które według mnie były naprawdę w ścisłej czołówce. Pracę, które absolutnie szczerze pokochałam, ale ta jedna jedyna, kiedy ją zobaczyłam, to po prostu szczęka opadła mi do podłogi i bardzo długo nie mogłam jej pozbierać. I zupełnie szczerze, że jest to jedna z tych prac, które po prostu czuję takie ukłucie w sercu, że ja bym chciała to wykonać. To praca Kapasowi, która wykonała kawał fantastycznej, kreatywnej i super precyzyjnej roboty, a inspirowała się Balrogiem z Władcy Pierścieni. Szapoba Kamila. No tak, zaczęliśmy naprawdę mocno i z przytupem, ale pamiętajcie, że jeszcze są 3 tygodnie, 3 nagrody do zgarnięcia. I dalej śmiało udostępniajcie swoje prace, bo wiem, że drzemią w Was po prostu niezmierzone pokłady talentów, kreatywności. I wpadajcie na Instagrama, żeby zobaczyć, jaka będzie kolejna nagroda.